Pani Iwono, pierwsze pytanie, bo na portalach plotkarskich pojawiła się informacja, że z panem Gerardem panią dużo łączy, już tam tworzą związek. Co pani sądzi na ten temat, po tej premierze tego filmu? Ja sądzę, że to zdjęcie, które zostały, czy zdjęcia, które zostały zrobione, to tak trochę przez przypadek. Kiedy wchodziliśmy na ściankę, mieliśmy minutę. I praktycznie tak nas goniono, że byliśmy jedno za drugim. No i zdarzyło się tak, że Gerard stał za mną. Ktoś w międzyczasie, zatrzymajcie się. No i stanęliśmy. No i kamery, wiadomo, uchwyciły, co chciały, czyli mnie i Gerarda. Czyli możemy zdementować, że tam nic więcej nie ma poza przyjaźnią, no bo niektórzy już się doszukują, że tam jest związek, że to jest takie nieśmiałe potwierdzenie państwa relacji i chciałbym się zapytać o źródła, jak to jest. Czytałam właśnie te wypowiedzi i ja myślę, że zostawmy to jeszcze w tajemnicy, oglądajmy z większą ciekawością, niż byśmy wiedzieli do końca wszystkie odcinki, czyli do 10 odcinka, a myślę, że w którymś momencie państwo dostaną odpowiedź, jak to się dzieje. A można powiedzieć, że na samym początku on zrobił na pani największe wrażenie, że on przoduje wśród mężczyzn, bo tak staram się dla nich wyciągnąć, bo do 10 odcinka jeszcze trochę czasu jest, więc czy jest dla pani tak jakby numerem jeden z tych 6 mężczyzn? Ja nie ukrywam, że ja wytypowałam 3 mężczyzn, którzy wpadli mi w oko w tym programie. To był Waldek, Wojtek i Gerard. Później obstawałam przy Wojtku i przy Gerardzie. No myślę, że Gerard ma niepowtarzalny taki urok osobisty dżentelmena, takiej opiekuńczości, chociaż Wojtek też jest bardzo sympatycznym panem. Jednego i drugiego z całą odpowiedzialnością mogę nazwać, że jest przyjacielem, a czy na bazie tej przyjaźni zbuduje się miłość, to po prostu czekajmy cierpliwie. Czyli tak, ani nie potwierdzamy, ani nie zaprzeczamy. Zostawiamy otwarty temat dla widza, niech patrzy, niech ocenia, niech wyciąga wnioski i w którym momencie myślę, że dostanie odpowiedź, jak to się skończyło.